Ile osób dziennie umiera na raka w województwie śląskim? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, panie. Dlaczego? Jak idą badania w województwie śląskim nad skutecznością amantadyny? Ja bym najpierw miał ogromną prośbę, żeby pan maseczkę założył. Nie znam badań prowadzonych nad amantadyną w województwie śląskim. Nie zajmuję się, to nie jest kompetencja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ani wojewody. Ile osób w województwie śląskim wyleczył lek Remdesivir? Nie mam takich informacji. Myślę, że to są badania objęte pewną decyzją poszczególnych podmiotów medycznych, czyli każdy szpital w odniesieniu do każdego pacjenta indywidualnie podejmuje decyzję, jakie lekarstwo należy zastosować. Mogę powiedzieć, że i Remdesivir, i inne leki przeciwwirusowe były powszechnie stosowane w całej Polsce. Dobrze, i jakie są rokowania? Wyleczył już jakichś pacjentów? Są wątpliwości co do skuteczności tego leku, który jest bardzo drogi. Myślę, że badania kliniczne, które są prowadzone i były prowadzone na terenie całego świata, pokazują, że i Remdesivir, i te następne leki przeciwwirusowe wykazywały skuteczność w tym leczeniu. Bardzo precyzyjne i bardzo ważne jest, żeby takie pytania mogły być kierowane bezpośrednio na przykład do ordynatora oddziału zakaźnego, bo on jest w stanie określić, czy pacjent w danym stanie klinicznym powinien mieć zastosowane te lekarstwo, a dane lekarstwo ma też bardzo określone parametry, dla jakiego pacjenta dany lek przeciwwirusowy czy jakikolwiek inny może być zastosowany. No, ale mi chodzi tutaj o dane z województwa śląskiego. Nie dysponuję takimi danymi. Ale to dlaczego wojewoda takimi danymi nie dysponuje? Przecież wojewoda zarządza tutaj sytuacją epidemiologiczną. Dobrze by było też zbierać dane, czy dany lek, który jest podawany, jest dobry. Dlaczego nie? Wojewoda nie ma decyzji co do podawania leków. Ale... Ale z panem wojewodą rozmawiam. No i nigdy nie otrzymałem rzeczowej odpowiedzi. Bardzo, bardzo proszę w tej sprawie zwrócić się do pana ministra zdrowia. Jeżeli z tam powinien pan... województwo śląskie. Nie dysponuje takimi informacjami, jakie lekarstwo dany pacjent otrzymał. Ile osób dziennie umiera na raka w województwie śląskim? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, panu. Dlaczego? Przepraszam, do czego zmierza ten wywiad? Na pewno bardzo wiele, niestety, z ubolewaniem można stwierdzić, że bardzo wiele osób... Więcej jak na koronawirusa? No tego nie wiem, proszę pana. Zapewniam pana, że na pewno. Dobrze, tak? Ale do czego pan zmierza? Do tego zmierzam, że skupiliśmy się tylko i wyłącznie na jednej chorobie. W ogóle nie informuję. Ogromne programy, proszę pana, dotyczące leczenia pacjentów onkologicznych, pacjentów kardiologicznych, pacjentów psychiatrycznych, które w ostatnim okresie ogłaszał minister zdrowia, są realizowane zarówno w województwie śląskim, jak i w całej Polsce. Jak pan pewnie wie, i Instytut Onkologii, i wiele innych instytutów na terenie województwa, tą profilaktykę, jak również leczenie i postępowanie z pacjentem w ramach karty onkologicznej przebiega bez jakiegokolwiek zniekształcenia. Także nie widzę tutaj żadnej zbieżności między tymi dwoma. Robicie działania profilaktyczne, a nawet nie znacie ilości zgonów w województwie śląskim dziennych na raka, tak średnio, uprzedniając to. Mnie na przykład taka informacja jako mieszkańca województwa śląskiego bardzo interesuje. Chciałbym wiedzieć, jak wyglądają te dane, bo może tutaj być tak, że na przykład dziennie umiera na raka w województwie śląskim 1000 osób, tak? A my tutaj się skupiamy na jakichś 66 osobach, które miały dodatni wynik testu. Proszę pana, głównie na choroby współistniejącej są to osoby. Proszę pana, pan musi zrozumieć jedną rzecz, że problem COVID-19 czy SARS-CoV-2 nie dotyczy tego, ile osób w danym dniu niestety może stracić życie, ale co się wydarzy, jeżeli ten wirus będzie poza jakąkolwiek kontrolą. Obserwowaliśmy to na świecie. Pan obserwował to pewnie, jak rozpoczęła się pandemia w Chinach, jak rozpoczęła się pandemia w Europie, czyli Lombardia we Włoszech, jak zdemolowany został system tam ochrony zdrowia, ile osób niepotrzebnie straciło życie. Gdy nie będzie szczepień, gdy nie będzie kontroli nad dystansem, nad dezynfekcją, nad tym, w jaki sposób interpersonalnie się zachowujemy, to możemy doprowadzić do takiego stanu, że nagle w województwie śląskim będzie potrzebowało 2000 osób na przykład danego dnia dojechać do szpitala z trudnościami oddechowymi. System w województwie śląskim i nigdzie na świecie nie jest w stanie. Stąd każde państwo podejmuje decyzję, żeby walczyć
walczyć z tym wirusem, po to, żeby była dostępność do leczenia pacjentów również na inne dolegliwości. To wojewoda promuje szczepionki, a jak wiemy, już ta skuteczność coraz bardziej spada. Więc teraz pytanie, jaka jest skuteczność tych szczepionek, skoro pan teraz... dlaczego pan w ogóle takich danych nie ma? Pan zarządza tutaj systemem całym w województwie śląskim, żeby jakoś to, jakoś przejść przez tą epidemię, a pan nie ma danych, ile osób umiera po zaszczepieniu, pan promuje szczepionki, no takie to trochę słabe. Wie pan co, to jest absolutnie tylko i wyłącznie pana teza. Wszystkie badania, które są pokazywane w tej chwili na świecie i w Europie, pokazują, że szczepionka ogromnie wpływa na to, w jaki sposób jest liczba zakażeń. I jak popatrzymy na nawet na nasze województwo śląskie, czy na całą Polskę, to liczba osób zaszczepionych w populacji dorosłej to jest około 60%. Osób niezaszczepionych jest to niecałe 40%. Jakbyśmy te proporcje odwrócili, to dlaczego większość osób dalej niezaszczepionych trafia do szpitala? Dlaczego zdecydowanie większa osób niezaszczepiona jednak traci życie? Skoro proporcje są odwrócone. Nie zdecydowanie, bo mówimy tutaj już o rzędu 40% w dwóch szpitalach. Dane z dwóch szpitali w województwie śląskim. Proszę pana, są dane precyzyjne w ramach tego, co jest publikowane w Ministerstwie Zdrowia. Czy ta szczepionka jest skuteczna? W ilu procentach jest skuteczna według wojewody? Według danych, które wojewoda posiada? W ilu procentach? Nie da się w ten sposób, szanowny panie, odpowiedzieć, bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, w jakim stanie klinicznym był dany pacjent. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę osoby, które z reguły ponoszą śmierć, są to osoby, które są w bardzo ciężkim stanie klinicznym, ze chorobami współistniejącymi, i każda informacja dotycząca pacjenta jest bardzo zindywidualizowana. Nie da się wprost wywieść z tego. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki ogólne, no to przemawiają zdecydowanie na korzyść szczepionek. Jakie statystyki? No, ile procent? Ile procent? Proszę, ale ja, no, niech pan wojewoda skończy. Hospitalizowanych osób mniej więcej w województwie śląskim jest 35% zaszczepionych i 65% niezaszczepionych. A jest 35%. Czyli nie są skuteczne, tak jak promowaliście na początku, w 99%. Szanowny panie redaktorze, proszę wziąć pod uwagę, że jeszcze w okresie 2020 mieliśmy poszczególny wariant wirusa, potem był wariant brytyjski, teraz mamy w tej chwili wariant delty. Każdy wariant powoduje możliwość mutowania się dalej. Im dłużej będzie brak odporności populacyjnej, tym większe niestety prawa w odniesieniu do wirusa, że ta mutacja będzie postępować. Niech pan zobaczy dane z Włoch, niech pan zobaczy dane z Francji, niech pan zobaczy dane z Portugalii, gdzie jest najwyższy procent w tej chwili wyszczepienia w dużych państwach europejskich, i zobaczy tam statystyki, to będzie najlepszy dowód na to, jak te szczepionki działają. Grzegorz Chudzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Ja mam takie pytanie. Czy sanepid posiada takie dane, ile osób umiera dziennie na raka w województwie śląskim?